the very good cooperation and support we got from the local communities here. Przyjazna atmosfera, dobre nastawienie różnych poziomów władzy. Charakter Podlasiaków pozwala w sposób spokojny, zrównoważony realizować fantastyczne rzeczy. Dlaczego firmy inwestują w województwie podlaskim? Przekonajmy się. Międzynarodowy biznes. Przygraniczne położenie województwa tworzy komfortowe warunki do inicjowania relacji biznesowych z sąsiadami zza wschodniej granicy. Województwo podlaskie jest w końcu zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Do atutów Podlaskiego należy również położenie obok dwóch kluczowych połączeń komunikacyjnych na odcinku Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica oraz Korytarza Transportowego Rail Baltica. Województwo Podlaskie umożliwia dostęp do rynków skandynawskich, Rosji oraz Chin. Dzięki temu stanowi ważny obszar handlu międzynarodowego w tej części Europy. First one was that we need to be close to our suppliers. And the most important raw material for us is the wood. In this area we can purchase wood from sources that we have good control over. Another aspect was the railway net. Here we can get supplies by train and we can dispatch our finished goods to our customers by train. And of course it's much more cost conscious to use train than to use the road, trucks on roads. At last but not least was the very good cooperation and support we got from the local communities here. Nowe technologie. Nadrzędnym celem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach. Park Naukowy jest miejscem, które ma ambicje być platformą do rozwoju innowacji i w takim miejscu firmy CHM nie mogło zabraknąć. Uznaliśmy, że to doskonałe miejsce, żeby stworzyć i rozwijać nasz nowy dział naukowy. Uczelnie. Młodzi profesjonaliści czekają na sygnał. Absolwenci wysoko wykwalifikowanych jednostek naukowo-dydaktycznych, takich jak Uniwersytet Medyczny i Politechnika Białostocka, nieprzypadkowo cieszą się dużą popularnością wśród pracodawców. Politechnika Białostocka ma 60-letnią tradycję i jest największą uczelnią techniczno-północno-wschodniej Polski. Uczelnia składa się z 7 wydziałów, blisko 13 tysięcy studentów i ponad 600 nauczycieli akademickich. Trzecie zwycięstwo, no nie pod rząd, ale drobną przerwą w tych bardzo prestiżowych zawodach, które odbywają się co roku na pustyni Utah. Współpraca z Politechniką Białostocką to nie tylko wspaniali absolwenci, nasi pracownicy, wspólne projekty, praktyki i staże studentów i pracowników, ale również wspólne seminaria i wspieranie działalności kół naukowych. Specjalne strefy ekonomiczne. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które mają służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju. Realizacja założonych celów osiągana jest głównie poprzez umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. Oferuje bogatą ofertę inwestycyjną, a także możliwość skorzystania z najwyższych w kraju ulg podatkowych. Przede wszystkim zadecydował tutaj szybszy zwrot z inwestycji z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania związanego z działalnością w strefie. Wiele firm już u nas zainwestowało, wiele firm rozwija tutaj swoje inwestycje. Teraz nadszedł czas na Ciebie.